którzy przyjechali do nas aż z Berlina Wschodniego. No, mamy w dzisiejszym koncercie, słuchajcie, moc atrakcji, zespoły z kraju, zagranicy, a zespół Papa Pines Jazz Band występował już tutaj w Stodole i to dzisiaj nawet, muszę powiedzieć, z tym, że w nocy. Mieliśmy bal jazzowy, bardzo sympatyczny i doszło, może nawet powiedzieć wam, do takiego miłego incydentu. Otóż myśmy prowadzili ten koncert z Andrzejem Śmigielskim, ciebie zaś się nie było akurat. Nie miałem czasu. Tak, był zajęty. No i poprosiliśmy, żeby z sali ktoś przyszedł i pocałował kierownika zespołu niemieckiego w usta. Było troszkę kłopotów, specjalnie się nie chciał nic zgodzić, dopiero mała zachęta materialna. Myśmy mieli także zbiórkę wczoraj na Centrum Dziecka Nieślubnego Jazzmana Tradycyjnego. Z tej zbiórki przeznaczyliśmy część kwoty na zachęcenie kogoś z sali i pojawił się młody człowiek, który rzeczywiście dokonał tego miłego, prawda, miły moment nastąpił. Kierownik został ucałowany, od tego momentu bardzo kocha Polskę. Zresztą koledzy byli już tutaj w naszym kraju i muszę powiedzieć, że nawet w takiej notce swojej biograficznej on określi to jako duże wydarzenie ostatnich lat swojej kariery. Udział w Złotej Tarce. I do tego występowali, proszę Państwa, w sali kongresowej. To jest niebywałe. Tak. Więc jednak nasz festiwal, jak z tego widać, ma pewną rangę. Tu innych rzeczy nie będę czytał. Zespół jest bardzo interesujący. Sprawi wam na pewno dużą niespodziankę. Nie powiem jaką. Natomiast może przedstawię po prostu członków zespołu, bo tutaj mi się daje same nazwiska, już też wiele powiedzą nam. I z tym, że proszę Państwa, mamy ogromną prośbę. O godzinie 20.10 bezpośrednio przed Anną Kareniną wchodzimy bezpośrednio na antenę i bardzo prosiłbym, żeby Państwo się jakoś ładnie ubrali, żeby jakoś to w telewizji wyglądało, prawda? Bo będziemy bezpośrednio na antenie, cała Polska nas będzie oglądać, żeby tak jakoś ładnie... Żeby ten dostatek promieniował. Tak, żeby dostatek promieniował jakoś tak, żeby było Francja elegancja, żeby była. Kobietki, tak. Żeby biustonosze pozakładały jakoś tak, żeby... Ty Marek też nie zapomni. Dobrze. A więc jeżeli chodzi o członków zespołu, to na perkusji gra Bernd Bliske. Bohater serialu Blisko i Daleko. Być może tak. Na elektrycznym kontrabasie Dieter Starke. Nie wiem, czy Starka, czy Starka. Złota Starka 81. Na banjo Rolf Wachnowius. Na fortepianie Jürgen Klinkmann. Na puzonie dr Norbert Klische. I to jest ciekawostka, pan dr Norbert Klische jest właścicielem firmy Orwo. Nie, dobrze. Na klarnecie Holm Heinke. Jawolt, tak. Na saksofonie tenorowym Wolfgang Schmal. Ten to musi mieć pieniędzy, no. To jest... I na trąbce kierownik zespołu, właśnie ten ucałowany na wczorajszym nocnym koncercie balu, Lutz Binnerbosse. Kierownik zespołu. Proszę Państwa, nasi goście z Berlina, z NRD. Witamy ich serdecznie i grają dla Państwa aż 73 utwory. Papa Pines, Jazz Band z NRD.
Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Schönen guten Abend. Und das war unser erstes Lied, das hieß Marching Through Georgia. Und als nächstes soll folgen der Broadway Swing. Bitte schön, Broadway Swing. Thank you.
Dankeschön. Das nächste Lied ist eine alte Armstrong-Weise von ihm selber geschrieben. Pretty Little Missy. Pretty Little Missy. Give a little kisses, baby. Oh, pretty little missus, give a little kisses, baby. Oh, the kind of corner, rest a little on her, baby. Pretty little missus, give a little kisses, baby. Jab it up, 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 but it's in his sign. Jab it up, jab it up, jab it up, jab it up, look, but it's in his eye. Pretty little missus, give a little kisses, baby. Pretty little missy, give a little kisses, baby. I'm lonely, son. Der nächste Titel heißt schlicht und einfach Savoy Blues, ein bisschen Swing-Atmosphäre. Savoy Blues. Musik.
Vielen schönen Dank, danke schön. Dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję. Konzert ist koniec, das letzte Lied, Last Number. Vielen, vielen Dank, danke schön. Möchten wir sagen und wollen uns verabschieden mit der Bourbon Street Parade. Vielen Dank, Bourbon Street Parade. Drive down, oh, fly down to New Orleans. That city, so pretty, with so rich seas. I'm taking you, oh, not you, down Bourbon Street. Vulture's the hotspots, vulture's the big jets, I should Bourbon Street. Drive down, oh, fly down to New Orleans. That city, so pretty, will all I see. I'm taking you, oh, not you, down Bourbon Street. Vulture's the hot spots, vulture's the big jets, down in New Orleans.
zespół z NRD, z Berlina, jak Państwa informowaliśmy, a teraz Krzysiu zapowie następny zespół. Tak, który... teraz zespół z Polski, muzycy dobrze znani w Stodole, mianowicie zespół Swing Workshop. To mogło być brawo. Swing Workshop, czyli w prostym tłumaczeniu warsztat swingowy. No, powstało oczywiście w wyniku zapotrzebowania na taką muzykę, mało kto gra taki jazz. No a tutaj warto przypomnieć i zresztą zobaczyli sami Państwo, że na saksofonie gra muzyk, którego Marek Gołębiowski pamięta jeszcze ze szkoły chyba, prawda? Podstawowej zresztą. Tak, no jak to było, Mareczku, powiedz? Wasze losy zbiegły się w pewnym momencie, o ile pamiętam. No więc chodziliśmy z Wojtkiem do podstawówki, no i jakoś się skończyło to. Tak, ale kto skończył podstawówkę, a kto nie skończył? No on oczywiście. A tak. A jeżeli chodzi o Janusza Zabiglińskiego, to twoje wspomnienia stodolane, te są bardzo bogate przecież. Nie znam. Nie znasz Janusza Zabiglińskiego. Ja może kilka słów powiem. Janusz Zabieliński rozpoczynał już swoją karierę w 1955 roku, prowadził własny swing ten jazzowy, później wyjechał na zarobek za granicę i od kilku lat jest w kraju, pracuje właśnie z zespołem Swing Workshop, a wraz z nimi jeszcze grają, no ale może przestaniemy po kolei, a więc czy koledzy są już na estradzie, wszyscy tak? Na organach, na fortepianie gra lider zespołu Wojciech Kamiński. Oto ten człowiek pasiasty, mógłby się ukłonić Wojtek, wiesz, naprawdę. Ale wyładniał Wojtek, wyładniał. No, wyładniał, wiesz, ale w koszuli taki. Na saksofonie, na klarnycie Janusz Hit Zabigliński. Na perkusji Piotr Kończewski i na kontrabasie Janusz Lala Kozłowski. Janusz Lala to też cała historia muzyki jazzowej, ale myślę, że dużą atrakcją w dzisiejszym programie będzie występ naszej koleżanki Marianny Wróblewskiej, która zaśpiewa dla Państwa trzy ostatnie tematy, a więc Swing Workshop i Marianna Wróblewska. Thank you.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy uprzejmie.
Dziękujemy bardzo. Podwójną stawkę. Kamieński, proszę bardzo. Śpiewa, idzie na słowo.